Panie marszałku, panie ministrze, Wysoka Izbo, widzimy, że ta dyskusja dotycząca CPK budzi bardzo duże emocje. Ja bym chciała zadać kilka, w zasadzie pięć bardzo konkretnych pytań i mam nadzieję, że pan minister odpowie wszystkim posłom i posłankom, bo to są interesujące nas rzeczy. Przede wszystkim, ile faktycznie pozyskano arów ziemi z programu dobrowolnych nabyć? Chcemy usłyszeć konkretną liczbę. Jak przedstawiają się postępy w nabywaniu ziemi pod inwestycje z podziałem na konkretne miesiące? Czy pan minister mógłby nam przedstawić statystyki, które dotyczą wykupu ziem pod inwestycje? Ile ziemi, za jaką cenę, w jakim czasie, w ogóle jak długo średnio zajmuje ten proces? I dwa ostatnie pytania na koniec. Biorąc pod uwagę problemy z dostępnością materiałów budowlanych i ich coraz wyższy koszt, czy harmonogramy inwestycji nie są zagrożone? To myślę też nas interesuje. I ostatnia kwestia, czy planowane jest dokapitalizowanie spółki, biorąc też pod uwagę rosnące koszty, a jeżeli tak, to w jakim stopniu i kiedy? I myślę, że też chcemy usłyszeć odpowiedź na to pytanie. Dziękuję.